Poznaj 5 rzeczy, których elegancka kobieta nigdy na siebie nie włoży. Numer 1. Kabaretki. Kabaretki nie są zbyt eleganckim strojem, są dosyć pretensjonalne, a już nie daj Boże w połączeniu z czarną krótką spódnicą albo skórzanymi shortami plus do tego wysokie obcasy. Numer 2. Zbyt duża ilość biżuterii. No chyba nie chcesz, żeby twoje dłonie wyglądały jak choinka albo stragan. Zdecydowanie wystarczą 2. Wtedy dłonie zawsze wyglądają elegancko. Numer 3. Taki obcas i taki koturn. Zresztą zobacz sama. Numer 4. Tutaj muszę się ustosunkować do aktualnie panujących trendów na zimę, czyli butów na ogromnych podeszwach, takich wręcz traktorowych, i do tego jeszcze dochodzi gruby łańcuch. W takich butach stopa kobiety wygląda zdecydowanie nieatrakcyjnie, a z elegancją to nie ma nic wspólnego. Numer 5. Spódniczka mini. Nie żebym była przeciwniczką krótkich spódnic, absolutnie nie. Mówię tutaj o tak krótkiej spódnicy, która ledwo przesłania intymne części twojego ciała. Spódnica mini jest całkiem w porządku, o ile jest do połowy uda albo nawet tuż przed kolano. Wyobraź sobie jednak sytuację, w której masz bardzo krótką spódnicę, próbujesz usiąść i odsłaniasz mimowolnie te elementy ciała, które jednak wolałabyś, żeby pozostały w ukryciu. Oczywiście to nie jest tak idealnie, że ja nigdy takiej spódnicy na sobie nie miałam. Niestety tak, i to wielokrotnie. Bo oczywiście na etapie bycia nastolatką, kiedy miałam 16-17 i pewnie do jakiegoś 21 roku życia strzelam, obstawiam, nosiłam też takie spódnice i one były bardzo krótkie. Dziś już bym ich nie założyła, ale wiadomo, no, kiedy człowiek ma naście lat, podchodzi do tematu mody zupełnie inaczej. To wszystko na dziś. Dziękuję ci serdecznie. Kliknij subskrybuj, żebyś mogła być na bieżąco z kolejnymi materiałami na temat elegancji i klasy. Kliknij łapkę w górę i podziel się ze znajomymi tym materiałem. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia niebawem.